Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 221 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 132, wersety od 1 do 10. Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego. O tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed wszechmocnym Jakuba. Nie wejdę pod dach mego domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania mocnemu Jakuba. Otośmy słyszeli w Efrata o arce, znaleźliśmy ją na polach Jaru. Wejdźmy do Jego mieszkania, padnijmy u podnóżka stóp Jego. Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia. Ty i Twoja Arka pełna chwały. Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują. Przez wzgląd na sługę Twojego Dawida nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca. Księdze Hioba, Rozdziały od 29 do 31 Hiob wspomina swoje wcześniejsze pełne dostatku życie oraz szacunek, którym był darzony, a następnie opłakuje swoje obecne, poniżone i pełne cierpienia życie. W końcu w rozdziale 31 Hiob dokonuje szczegółowego rachunku sumienia, przysięgając swoją niewinność w różnych aspektach moralnych i etycznych. Stanowczo odrzucając zarzuty o grzechy. Hiob jeszcze raz podjął swą myśl i rzekł: Obym był taki jak w dawnych miesiącach, jak w czasie, gdy Bóg mnie osłaniał, gdy świeciła mi Jego lampa nad głową, gdy z Jego światłem kroczyłem w ciemności, gdy przeżywałem lata młodości, gdy Bóg ochraniał mój namiot, gdy jeszcze wszechmocny był ze mną. A moi chłopcy mnie otaczali. Gdy moje stopy kąpałem w mleku, a skała mi sączyła strumienie oliwy. Gdy z bramy miasta wyszedłem, stawiałem krzesło na placu. Na widok mój usuwali się młodzi, starcy się podnosili i stali. Książęta kończyli swe mowy i ręce kładli na ustach. Uciszał się głos szlachetnych. Ich język do podniebienia przywierał. Ucho chwaliło mnie słysząc, a oko patrząc przytakiwało. Bo ratowałem biednego, gdy wołał, sierotę, co nie miał pomocy. Błogosławieństwo nędzarza szło ku mnie i serce wdowy radowałem. Sprawiedliwość to szata, którą się odziewałem, prawość mi płaszczem, zawojem. Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi. Dla biednych stałem się ojcem, i rozstrzygałem spór nieznajomego, rozbijałem szczęki łotrowi i z zębów mu łup wydzierałem. Myślałem: skończę w moim gnieździe, dni będę miał wiele jak piasku, zapuszczę korzenie nad wodą, gałęzie w nocy zwilży mi rosa. Cześć moja będzie bez przerwy świeża, a łuk w mojej ręce wciąż sprawny. Słuchali mnie w oczekiwaniu. "Milczeli wobec mej rady. Po moim słowie nikt się nie odzywał. Tak moja mowa kroplami na nich spadała. Jak deszczu mnie wyczekiwali, jak na wody wiosenne rozwierali usta. Uśmiechałem się do nich, a nie wierzyli. Nie znikała pogoda z mej twarzy. Drogi im wyznaczałem, zasiadając jak zwierzchnik, przebywałem jak król wśród żołnierzy, jak ktoś, kto smutnych pociesza." A teraz śmieją się ze mnie wiekiem ode mnie młodsi. Ich ojców umieścić nie chciałem z psami przy mojej trzodzie. Bo cóż mi po pracy ich rąk, gdy siły ich opuściły, wynędznieli z biedy i głodu? Zrywają rośliny pustyni, ziemi od dawna jałowej. Żywią się malwą i liśćmi krzewów. Chlebem ich korzeń jałowca. Społeczność się ich wyrzeka. Krzyczy się na nich jak na złodzieja mieszkają na brzegu potoków, w jamach podziemnych i skałach. Między krzewami zawodzą, stłoczeni, nocują pod cierniem. Marni to ludzie, wręcz bez imienia, biczem z kraju wypędzani. A teraz jestem przedmiotem ich pieśni i tematem opowiadania. Brzydzą się, omijają z dala nie wstydzą się, pluć mi w twarz. Cięciwe mi on zluźnił i upokorzył. Stąd porzucili wobec mnie umiar. Motłoch stanął po prawej mej stronie. Nogom moim odejść kazali. Na zgubne skierowali mnie ścieżki. Zniszczyli mą ścieżkę. Starali się o moją zagładę. Nie potrzebowali pomocy. Jak przez wyłom szeroki wtargnęli. Wpadli jak zawierucha. Nagły strach mnie ogarnął. Jak wicher porwał mą godność. Me szczęście minęło jak chmura. We mnie rozpływa się dusza. Zgnębiły mnie dni niedoli. Nocą kości we mnie przebite bólem. Cierpienia moje nie usypiają. Z wielką mocą On mnie trzyma za szatę, ściska jak otwór tuniki. On strącił mnie do błota. Podobny jestem do prochu i popiołu. Ciebie błagałem o pomoc, bez echa. Stałem, a nie zważałeś na mnie. Stałeś się dla mnie okrutny. Uderzasz potężną twą ręką. Porywasz mnie, jak wóz unosi mnie wicher, wśród burzy mnie zatapiasz. Wiem, że mnie prowadzisz do śmierci, wspólnego miejsca żyjących. Czy w upadku nie wyciąga się ręki, a w nieszczęściu nie woła o pomoc? Czy nie płakałem z udręczonym w życiu? Współczuła z biedakiem ma Czekałem na szczęście, a zło nastało. Szukałem światła, a nastał mrok. Wnętrze me kipi, nie milczy, bo spadły na mnie dni klęski. Chodzę zczerniały, ale nie od żaru. Powstaję w gromadzie, by wołać o pomoc. Stałem się bratem szakali i młodych strusiów sąsiadem. Czernieje mi skóra i odpada, moje kości rozpalone gorączką. Dlatego cytra grami żałobnie, a głos piszczałki posmętniał. Zawarłem z oczami przymierze, by nawet nie spojrzeć na pannę. Czy mógłbym mieć cząstkę w górze u Boga, u wszechmocnego z niebios dziedzictwo? Czyż złoczyńcy nie spotka zguba i klęska czyniących nieprawość? Czyż On nie widzi dróg moich, wszystkich mych kroków nie liczy? Czy chodziłem drogą fałszu, a moja noga śpieszyła do oszustwa? Niech zważy mnie bardzo dokładnie, a pozna Bóg moją niewinność. Jeśli na krok zboczyłem z drogi, bo serce poszło za okiem i zmaza ta trwa na mych rękach, niech sieje, a inni zbierają, niech z korzeniami wyrwą moje latorośle. "Jeśli serce me zwiodła kobieta i czatowałem pod drzwiami sąsiada, niech moja żona miele obcemu, niech inni się do niej zbliżają. Gdyż byłby to czyn haniebny, zbrodnia podległa sądowi. To ogień, co niszczy do zatracenia, co strawi dobytek do reszty. A jeśli odtrąciłem prawo sługi i niewolnicy, gdy spór ze mną wiedli, co zrobię, gdy Bóg powstanie? I co w czasie badań mu odpowiem? Jak mnie, tak jego we wnętrzu uczynił. On sam nas w łonie utworzył. Czy odmawiałem prośbie nędzarzy i pozwoliłem zagasnąć oczom wdowy? Czy chleb swój sam spożywałem, czy nie jadł go ze mną sierota? Od dziecka, jak ojciec, go wychowałem i prowadziłem od łona matki. Czy na biedaka nagiego patrzałem, kiedy nędzarzom zabrakło odzienia? Czy jego biodra mi nie dziękowały, że grzała je wełna mych jagniąt? Czy sierocie ręką groziłem, widząc w bramie mego poplecznika? Niech barki mi odpadną od karku, niech ramię mi wyskoczy ze stawu, gdyż bałbym się klęski od Boga, nie zniósłbym jego potęgi. Czy pokładałem ufność w złocie, lub rzekłem bogactwu, nadziejo moja? Czy chlubiłem się z wielkiej fortuny, że wiele moja ręka zgarnęła? Wpatrując się w słońce, co świeci, lub w księżyc, co dumnie przepływa, czy serce tajemnie uległo i ręką słało pocałunek? Byłby to czyn karygodny, zaparcie się Boga na niebie. Czy cieszyłem się z upadku wroga? Czy radowałem się, że złogo spotkało? Nie dałem, by język mój grzeszył, w przekleństwie życząc śmierci. Czy nie mówili mieszkańcy mego namiotu, kto u niego nie zjadł mięsa do syta? Przybysz nigdy nie sypiał na dworze, podróżnym otwierałem podwoje. Czy tajłem jak ludzie przestępstwa i grzech swój chowałem w zanadrzu? Czy lękając się licznej gromady, z obawy przed wzgardą u bliskich milczałem, za próg nie wyszedłem? Kto zechce mnie wysłuchać? Oto mój podpis Niech odpowie wszechmocny. Przeciwnik skargę napisał, którą poniosę na grzbiecie, niby diadem na łoże? Zdałem sprawę z mych kroków. Przed Niego pójdę jak książę. Jeśli pole żaliło się na mnie, a jego bruzdy płakały; jeśli jadłem plon niezapłacony, a dusza robotnika wzdychała, niech rosną ciernie zamiast pszenicy, a chwasty na miejscu jęczmienia. Kończą się słowa Hioba. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 25 do 42. Przedstawia dwie kluczowe lekcje: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która ukazuje, jak należy kochać bliźniego jako siebie samego, oraz opis wizyty Jezusa u Marii i Marty, gdzie Jezus podkreśla wartość bycia blisko Niego i słuchania Jego słów ponad wszystkie troski dnia codziennego. Fragment ten przypomina, że prawdziwa miłość i oddanie Bogu. Wymagają nie tylko działań, ale i głębokiego słuchania i kontemplowania jego nauki. A oto powstał jakiś uczony w prawie, i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.